mieszkańcy ulicy Liberta 5, 8, 10, 15, 17 i Żeromskiego 1, 3, 7 w Grudziądzu. Tutaj konkretnie wystąpił w imieniu mieszkańców pan Henryk Czarnecki, który tutaj... Szanowni Państwo, mieszkańcy zamieszkali przy ulicy Liberta 1, 3 i 7 w Grudziądzu. Zwracamy się z prośbą do przewodniczącego Rady Miejskiej Grudziądza, pana Kariusza Boszki, o odczytanie jeszczego listu na sesji Rady Miejskiej. Mamy zaszczyt złożyć wyrazy szczerego uznania i podziękowania radnym Prawa i Sprawiedliwości i Stowarzyszeniu Ruchu dla Grudziądza, a w szczególności panu Krzysztofowi Kosińskiemu i panu Andrzejowi Wiśniewskiemu za wsparcie i wielkie zaangażowanie, za bezinteresowną pomoc oraz godną naśladowania postawę radnego. Dziękujemy, że za ponad 3-letnie nieustanne poparcie i hard ducha w walce o unieważnienie upraw sprzedaży 8 budynków z lokatorami przez Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Grudziądzu, reprezentowane przez prezesa Kazimierza Towarzyskiego, którego zgromadzenie wspólników stanowią gminę miasto Grudziądz, sobie prezydenta Grudziądza Roberta Majackiego i prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółka ZOO w Grudziądzu Zarożyckiego. Cieszymy się, że w drodze niełatwej, wręcz bardzo trudnej, poprzez Sąd Okręgowy, w tym Sąd Apelacyjny w Gdańsku, Sąd Najwyższy w Warszawie, czuliśmy waszą przyjazną dłoń. Przez cały ten okres dwie myśli przyświecały naszym rozważaniom. Były to słowa wcześniej współczesnej naszej jednostki Wiesławy Szymborskiej. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Mówię to wam ze swego niezmiernego serca. W tych słowach zawieszonych w przestrzeni, w słowach ponadczasowych, dotykających głębi osobowości człowieka, wy kochani radni, odsłoniliście swoją cześć, wrażliwość oraz niesprawiedliwość społeczną, na niesprawiedliwość społeczną. Dziękujemy. Z wyrazami szacunku mieszkańcy ulicy Liberta 5, 8, 10, 15, 17 i Żeromskiego 1, 3, 7 w Grudziądzu, podpisany pan Henryk Czarnecki. Dziękuję Państwu za dzisiejszy udział, za to, że Państwo byliście z nami i także tutaj też dziękuję Państwu radnym. Bardzo proszę pan radny Wiśniewski. Wzruszeniem wysłuchałem tego podziękowania. Chciałbym powiedzieć Państwu, że to jest oczywiście nasz obowiązek. To wynika wprost z tego mandatu, który od Was dostaliśmy i z tego przyrzeczenia, które złożyliśmy, ale nie ukrywam, że jest to dla nas też ogromne wsparcie i ogromna radość, takie Wasze podziękowanie. I powiem szczerze, że prawdziwymi bohaterami jesteście Wy. To Wy jesteście dla nas wzorem ludzi niezłomnych, którzy z ogromnym uporem, z potężną machiną, jaką miało naprzeciw siebie i którym tym razem okazały się niestety władze samorządowe, spółka komunalna, naprzeciwko tego stanęliście, wydawałoby się, całkowicie bezbronni i po latach walki, po latach upokorzeń dowiedliście swoich racji. Powiem, że szczególnie ta wasza postawa jest dla nas dodatkową siłą, aby temu miastu służyć. Odnieśliście heroiczne, wielkie zwycięstwo z niełatwym przeciwnikiem. To ja wam dziękuję i ja gratuluję wam tego zwycięstwa. Naprawdę jesteście naszym wsparciem i naszym siłą.